Gdy dopada mnie smutek, czasami się zamykam w szafie, ale czasami też robię to, co lubię, robię to, co kocham. Czyli maluję to. Myślę, że to mi sprawia ogromną przyjemność. Wiele radości mi daje i mnie uspokaja. Na pewno też moją wielką pasją jest czytanie. Zanurzanie się w tym morzu liter, wręcz topienie się, pochłanianie strony za stroną, książki za książką. Dobrym sposobem jest też zwierzenie się wiernym przyjaciołom, żalenie się kwiatkom i gadanie z nimi. Jak słychać w tle, czasami też coś tam brzdąkam. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że mój humor się poprawia.